Witamy Was serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Aż jestem w szoku, że jest tak ładnie. Chociaż wczoraj jeszcze padał śnieg, ale dzisiaj już z niego nic nie zostało. No ale że skoro już się robi tak zimno, to trzeba rozpocząć na dobre sezon baliowy. Ale żeby go rozpocząć, to musimy udekorować nasz taras, bo nie zostało to jeszcze wykonane, a już zostały rzeczy zakupione. Zostały zakupione rzeczy do karnisza. Oczywiście karnisz też jest zakupiony i rzeczy do karnisza. Wszystko zostało zakupione w Ikei. Jedyne, czego nie było, to zatyczek na te końcówki tutaj. Będzie ciulowo wyglądało, ale dzisiaj jest reklamacja z Ikei. Czekamy właśnie na spotkanie online. W ogóle opowiemy Wam w następnym odcinku, jak to wyglądało i czy nam się udało zdobyć tą reklamację i jak w ogóle do tego doszło, bo powiem Wam, że byłam wkurzona na maksa, ale to wszystko w innym odcinku. No i jeżeli będziemy musieli jechać do Ikei, no to sobie sprawdzimy i dokupimy te zatyczki. Dodatkowo jeszcze kupiliśmy sobie wieszaki na szlafroczki, czy tam ręczniczki, a i to już kupiliśmy tutaj na miejscu w Obi. Szlafroki chyba tu, nie? Jeden tu, drugi tu? No jakoś tak, przy wejściu. Tak, tutaj przy wejściu do tego. No i Geppetto mój powiedział, że kiedyś wystruga mi takie, jak w banicy były, tam w tym Nowak Szalet, gdzie byliśmy, takie podstawki na napoje. Może dzisiaj jakiś taki czas. Albo z czego to wystrugasz? Z drewna. A czym? Zębami Teodora. No także zabieramy się do roboty, wieszamy sobie karnisz, rozwiesimy sobie zasłony, zrobimy sobie klimacik wieczorem. Słyszałam, że będę miała jakieś winko grzane. Zobaczymy. Jak się uda, to Wam to nagram wszystko, jak tutaj fajnie to wszystko wygląda wieczorem, bo na Instagramie nagrywałam, ale chyba wieczorem nigdy nie nagrywałam tutaj na YouTubie. Także bierzemy się za wkrętarę i dokręcamy. Ta-da! Ładnie, nie? Słuchajcie, to są w końcu nasze zasłony. Nawet sprawdziłam na naklejce. Były kupione 11 kwietnia 2022 roku. Więc trochę leżały. 8 miesięcy. Ale się w końcu doczekały. I okazało się, że... Bo my kupiliśmy dwie sztuki. I się okazało, że w tej jednej sztuce były jeszcze dwie sztuki. Dwie pary, właśnie. Ale powiem Wam, że to fajnie wygląda, bo one są tak, wiecie, osobno. Fajnie pewnie będą powiewać na wietrze. Tylko niestety u nas zawsze jest ten problem, że są za długie. Jak widzicie, na patencie zrobiliśmy sobie tutaj takie klipsiki biurowe. My ich używaliśmy również do zakładania lampek świątecznych przy naszej podbitce. I naprawdę fajnie się to sprawdza. Używaliśmy też takich zwykłych spinaczy biurowych, ale one nie są dobre, one tak dobrze nie trzymają, a te są super. I po środku są zaczepione jeszcze szpilką. Także na razie to tak na patencie. Może to nie wygląda jakoś super, ale Łukasz się zdenerwował i powiedział, że kupuje maszynę do szycia, a że on ma jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie i po prostu więzy krwi do tego go zmuszają, no bo jego dziadek był krawcem. Dziadek, babcia, drugi dziadek i druga babcia i ciotka i wujek. Tak, więc rodzina krawców. Tak. No i Łukasz też musi, nie? Ja na przykład nie umiem szyć w ogóle, ale też się postaram nauczyć i u nas wszystkie zasłony są do skrócenia, nawet te w domu. Ja wiem, że w Ikei można to skrócić, ale my zawsze... Trzeba znać długość. Tak, znać długość, a my zawsze kupowaliśmy i później już zapominaliśmy i tak zawsze mówi, trzeba skrócić i nigdy nie skracamy, więc to już jest taki gwóźdź do trumny, trzeba je skrócić i zobaczcie, fajnie wyglądają, nie? I po prostu sobie będziemy później je albo tak spinać, żeby nam się tak nie majtały, to już Łukasz tak wymyślił. Albo tutaj się jeszcze może jakiś taki coś wymyśli, nie?
Także naprawdę fajnie to wygląda, daje takiej prywatności i naprawdę będzie fajnie. Zobaczymy wieczorem, nagram wam jakąś przebitkę. Oczywiście nie z kąpieli, ale z tego, jak my tutaj sobie urządzimy przed kąpielą. Dlaczego nie z kąpieli? Ja nie lubię, się wstydzę. Ale teraz zaraz wam nagramy, jak Łukasz rozpala w kotle, czy w piecu. I powiemy wam mniej więcej, ile nam schodzi, żeby taką wodę, która już tutaj stoi taka zimna, ile trzeba ją nagrzać, ile trzeba drewna dołożyć, żeby ona była do tych 40 stopni nagrzana, bo teraz akurat chyba będziemy nagrzać do 40, nie do 30 paru, nie? Do 41. Tak, bo jest zimno, więc już te 40 stopni to jest taka idealna temperatura, także Łukasz, drewno w dłoń i rozpalaj. I moi mili, zaczynamy zabawę. Jak widzicie, naładowałem towaru. Rozpalam rozpałką taką, wiecie, chemiczną. Najlepsza, jaka może być. Drewno suche, drewno mamy z palet. Jakby ktoś się pytał, skąd mamy drewno, no to wszystko jest z palet. A i trochę tych starych desek jeszcze nam zostało, też że spalimy. No i dobra, piec się pali. Jest godzina 13:16. Zobaczymy, ile towaru zejdzie i ile będzie trzeba, żeby to nagrzać. Jak widzicie, no zamarzło się trochę. O kurde. No, ale chodźcie, tu jest ten. Tu jest rybka. Zamarznięta. Ty jak ta. Kra. Wiecie co? Jest tak zimno, że rybka... Będzie walczyć. Żółwik schował się do skorupki. I ten... Jest tak zimno, że jest już no nisko, nisko poniżej. Tak więc słuchajcie, zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do 40 stopni wodę. Ogólnie wody nie wolno zostawiać na zimę, jeśli ma być mróz. Tylko że ostatnie po prostu pogody są takie, że jest tylko mróz w nocy. Więc taka ilość wody, jak widzicie, powoduje to, że ona wam nie zamarznie. Czyli nic nie zrobi z tymi różnymi dyszami, nie dyszami. I tym bardziej my nie mamy żadnego nadmuchu hydromasażu, który tam wymaga obieg wody, tylko mamy po prostu nadmuch powietrzny. I tu się nic akurat z tym nie stanie. My nie chcieliśmy mieć z wodą nic wspólnego, żeby po prostu nie było komplikacji. No dobra, zostawiamy to i czekamy, aż się zagrzeje. A dla tych, którzy już pewnie zauważyli nasze podpory na tarasie, moi drodzy, ostatnio było duże opady deszczu i przez wasze komentarze... Śniegu, deszcz to jest śnieg w innym stanie skupienia. Były przez wasze komentarze, przestraszyłem się, że się zawali. I co zrobiłem? No z szefową podparliśmy tymi podporami, aczkolwiek śnieg stopniał zaraz i nic się nie stało, ale powiem wam szczerze, że przez pół dnia ten śnieg leżał i no nie pierdło, nie? Tak więc ja się nie boję, że się załamie, tylko szybciej, że się nam drewno wyłódkuje, nie? I zostawiłem na razie te podpory, ich nie ściągam. Tak więc tak sobie żeśmy poradzili z tym, żeby po prostu ten taras przetrwał do następnego sezonu. Teodor ma makflary. Jestem Przemeszkim Oszem. Godzina 14:38, czyli ponad godzinę już nam się pali. Na razie sobie palę najlepiej tymi grubymi kawałkami od palet, bo długo trzymają. W międzyczasie byliśmy na spacerze, zjedliśmy coś, mieliśmy reklamację frontów od Ikei. Ja to wam dzióbek o tym opowie, bo dosyć fajny, ciekawy temat. No i dorzucam. Jak na razie widzicie, że drewna schodzi tylko tyle, co tutaj mam, czyli te dwa wiaderka, które przyniosłem. Zobaczymy, ile docelowo zejdzie. Ogólnie na takie pierwsze bujnięcie bali dosyć dużo drewna schodzi. Natomiast później, jeśli byśmy na kilka dni chcieli korzystać, no to dogrzanie tam o te parę stopni już nie kosztuje tyle wydatku energetycznego. Dobra, na razie wystarczy. Zostawię uchylone, żeby to się dobrze hajcowało. Chodźcie, zobaczymy,
pokrywa, ci którzy nie wiedzą, to jest zwykła nieocieplana, my ją sobie żeśmy uszczelnili polinorem, bo nam zostało. I tak, woda już ciepła, rozmarzła, troszkę ta woda nam już by się przydało ją zmienić. Dobra, jeszcze się pokąpiemy. I teraz tak, co nam rybka powie? Rybka mówi, że jest już 28 stopni. Tylko że my musimy przemieszać tą wodę, bo 28 stopni jest u góry, a dół jest chłodniejszy. Zresztą można to nawet dotykając węża. Ktoś pytał, czy ona ma jakąś pompę obiegową czy coś. Nie, to jest obieg po prostu grawitacyjny, zamknięty. Ciepła woda po prostu wchodzi nam górą, zimna zasysa się dołem i to wystarczy do mieszania. Można posłużyć się takim wiosłem, coś takiego, ale my mamy nadmuch powietrza i to powietrze bardzo fajnie nam tą wodę muli, także miesza. Poczekajcie, zaraz przemieszamy i zobaczymy, ile faktycznie ta woda stopni ma. I teraz zobaczmy, ile faktycznie ta woda stopni posiada. Widzicie nasze bubli? O, jest zimna. Moi mili, woda ma stopni 16. Także nie rekomenduję. Chyba że morsowanie. Tak więc dopiero mamy lekko ponad godzinę. Z półtorej może. Dajmy im jeszcze chwilę. Ale chociaż rybka w końcu pokazuje, że coś jest. Rybka zwana Anna. Tak. Godzina 19.20, troszeczkę się zagolopowałem i zaspałem. Chodźcie, zobaczcie, ile stopni jest na bite. Mamy 49 stopni. Tak więc o 9 stopni za dużo. Ile zeszło do tego stanu? Na początku mieliśmy dwa takie pudełka i dorzuciłem kolejne dwa pudełka. No i... No i woda ma, o Jezus, nie, to jest za gorące nawet, żeby rękę włożyć. Tak więc, co teraz trzeba zrobić, bo pamiętajcie, taka temperatura komfortowa to jest około 40-41 stopni w zimę. To jest już w ogóle zajebiście, nie? Ciepło bardzo. A w lato to tak gdzieś 38 stopni. Tak więc ja włączę sobie teraz bublinki. Bublinki. I one w jakieś, ja wiem, powiedzmy 30 minut powinny nam tą temperaturę zbić. Jesteś akurat optymistą. Zdążę się ogarnąć w domu, tak więc uważajcie, grzeje się szybko, nawet jeśli na dworze siarczysty mróz. Proszę Państwa, idziemy w stronę Bali. Mam nadzieję, że już trochę stopni spadło. Tutaj mamy ładnie podświetlone podwórko. Teodor się cieszy, bo może sobie jeszcze pokorzystać. Jest godzina po 22, ale my jeszcze chcemy sobie skorzystać. Jak to mówią znani youtuberzy, taka szybka aktualizacja. Jest godzina 22.09. Od jakichś dwóch dobrych godzin balia jest otwarta i cały czas bublinki schładzają nam temperaturę, bo przesadziłem. Dogrzałem, podejrzewam, na jakieś 60 stopni. Nie szło tam wejść. Tak, ale przy okazji ja montowałam film, a odwiedził nas nasz bardzo, bardzo, bardzo dobry sąsiad. Ireneusz, którego pozdrawiamy serdecznie. Najwspanialszy sąsiad na ulicy. I sobie się zagadaliśmy. Słuchajcie, 41 stopni. W tym momencie wyłączam bublinki i zażywam kąpieli. Tak więc nic, tylko zazdroście. Cześć. Co ci jest? O kurde, ale gorąca. Tak? No taka, to nie, ja nie taka fajna. Nie, jest taka fajna, taka. O. A Batman jest za tobą. Batman? Przed chwilą był. O kurde, tak więc. Moi drodzy, nie wiem, czy też możecie przy minus 1 stopnia albo zerze, coś takiego, korzystać z takich dobrodziejstw. Jeśli tak, łapka w górę, jeśli nie, serdecznie Wam tego życzę. Dziękuję i miłego wieczoru.